raz 105. Spotykamy się, możemy świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Niewątpliwie największe święto odrodzonej Rzeczpospolitej. Moi drodzy, prawdą gorzką niestety jest to, że jako naród, ja nie mówię tutaj o społeczności Piszczaca, mówię o całym narodzie polskim, jesteśmy podzieleni. Podzieleni jesteśmy poglądami, podzielone są rodziny szeroko rozumiane, ale jest cały czas ta nadzieja, która od czasu do czasu powraca, a mianowicie gdy pojawia się jakaś wielka sprawa, wspólna wielka sprawa, potrafimy się zjednoczyć. Ja tą wielką sprawę nazywam racją stanu, niektórzy polską racją stanu. I to właśnie 105 lat temu dwóch jegomościów, którzy wtedy znaczyli bardzo wiele, czy do tej pory, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, dwaj odwieczni rywale, zjednoczyli się właśnie pod taką banderą polską racją stanu. Po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy. Oczywiście ten sukces ma wielu ojców i było tam jeszcze kilka innych nazwisk, jak Korfanty, jak Daszczyński, jak Paderewski, jak Witos. Te wszystkie środowiska, które wtedy były współzałożycielami wolnej i niepodległej Polski. Nastąpił piękny rozkwit. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyszło nas, mimo sprzyjającej pory, mimo wczesnej pory, przyszło nas tak wielu, aby świętować tę biało-czerwoną flagą odrodzoną, niepodległą Polskę. Marzy mi się taka wielka Polska, w której 11 listopada nie będzie żadnych podziałów w kraju, kiedy będziemy mogli iść we wspólnym marszu, kiedy będziemy mogli wspólnie świętować i tak sobie przypominam ze swojego krótkiego życia okresy, kiedy byliśmy zjednoczeni. Mówię oczywiście o okresie pokoju. Przypominają mi się takie dwa okresy. Pierwszy to, gdy zmarł nasz papież, świętej pamięci Jan Paweł II. Wtedy wszyscy bez względu na poglądy byliśmy razem. I drugi okres zupełnie niedawno, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Wtedy też wszyscy w atmosferze tej wzajemnej pomocy i solidarności z narodem ukraińskim staliśmy, choć przez tą krótką chwilę, ramię w ramię. Oby święto 11 listopada zawsze jednoczyło nas w tym duchu patriotyzmu, bez żadnych podziałów, bez żadnych poglądów politycznych w imię wolnej i suwerennej Polski. Musimy się cieszyć jako naród, jako Polacy, że dane jest nam świętować, bo z historii wiemy, że nie zawsze można było świętować odzyskanie niepodległości po tych 123 latach. Była II wojna światowa, był okres komunizmu, w którym nie było czasu ani miejsca na takie publiczne świętowanie. Także chwała za to, że tutaj jesteśmy, że możemy wspólnie podziwiać tutaj wspaniałe wojskowe samochody, które tutaj po raz pierwszy na tym święcie widzimy. Najważniejsze, żebyśmy pamiętali o tym, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że tak jak w tamtych czasach te różne środowiska skrajne połączyły się w jedno, tak teraz my jako Polacy nie możemy być podzieleni, skłóceni. Nie może być tak, że ktoś głosował na jedną partię, czy na drugą, czy na trzecią jest wytykany na ulicy. Także zgoda buduje, niezgoda rujnuje, także życzę wszystkim tej zgody, no i udanego świętowania. Serdecznie witamy w naszych gminnych progach Wojsko Polskie, a mianowicie Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie. Witamy żołnierzy polskich. Mamy dzisiaj okazję podziwiać ich sprzęt i pojazdy, a mianowicie Rosomak i MRAP. Wojskowe wozy bojowe. Drodzy Państwo,
Czeka na Państwa jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji. Za chwilę już tutaj, jak Państwo widzicie, sołectwo Piszczac pierwszy na czele z sołtysem Karolem Łukaszukiem przygotowali dla Państwa namiot Viva Polska. A mianowicie pan Tadeusz Żurek przygotował dla Państwa wojskową grochówkę, warto spróbować. Natomiast zespół placówek oświatowych w Piszczacu Pożywny Żurek. Już ciepłe dania na Państwa czekają. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębina z Piszczaca pierwszego przygotowały dla naszych najmłodszych pociech, dla dzieci niespodzianki, a mianowicie słodką watę i cieplutki popcorn. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu serwują ciepłą herbatę, kawę, a za chwilkę powstanie taki kącik dla młodego patrioty. Tam będziemy malować buzie w patriotyczne barwy oraz będziemy robić koteliony. Witamy oczywiście niezawodnych druhów z OSP. Thank you.